Przecierali oczy ze zdumienia. Miś Koala sparaliżował ruch na autostradzie. Potem sam wsiadł za kierownicę. Koala starał się przejść przez sześciopasmową autostradę na południu Australii. Kierowcy gwałtownie hamowali przed zwierzęciem, a przemarsz ostatecznie doprowadził do kolizji pięciu aut. Potem miś sam usiadł za kierownicą. Do karambolu pięciu aut w Adelaide w Australii doszło w poniedziałek w godzinach porannych. Kilka osób odniosło niewielkie obrażenia, ale interwencja ratowników nie była konieczna. Sprawca kolizji, niewielka koala, została złapana na gorącym uczynku przez Nadię Tugwell. Kobieta wyszła ze swojego samochodu i z pomocą innego kierowcy owinęła zwierzę w koc, a następnie przeniosła do bagażnika. Tugwell udało się uspokoić pasażera, zakrywając mu oczy. W przeszłości w podobny sposób kilkukrotnie ratowała inne osobniki tego gatunku. Koala nie odniósł żadnych obrażeń. Była bardzo aktywna, a jednocześnie bardzo spokojna, zapewniła kobieta w rozmowie z agencją The Associated Press. Tugwell pojechała na stację, skąd zawiadomiła służby ochrony przyrody. W tym czasie jednak koali udało się wydostać z bagażnika i rozgościć się na siedzeniu pasażera. Wtedy powiedziałam: dobra, ja wychodzę, a ty niczego nie ruszaj. Po chwili usiadła na siedzeniu kierowcy i złapała za kierownicę, tak jakby chciała powiedzieć: jedźmy na przejażdżkę, komentowała kobieta. Tugwell wykorzystała niecodzienną sytuację i zrobiła wyjątkowe zdjęcia. Choć przejażdżka z dzikim zwierzęciem doprowadziła do zniszczenia wnętrza auta, to kobieta zapewnia, że szczęśliwe zakończenie było warte poświęceń. Koala bezpiecznie została wypuszczona na wolność, z dala od dróg.